póki co nagramy się tą psią. Ale to mieście na mierzu. Przyjdź, proszę nas. Przyjdź, wreszcie się moc Ducha Bożego. Moc Ducha Bożego i mówi się. I to, co będzie powiedziane, było mówione z nieba, żeby to nie było moja jakaś mądrość, tylko żeby to było Twoje słowo, żeby to było Twoje słowo dla każdego z nas, dla każdego, kto ma uszy, dla każdego, do kogo chcesz przemówić. Dzisiaj chciałbym taki temat, mi na po głowie chodzi od jakiegoś czasu, czas powrócić, tak nazwijmy, czas powrócić do Tak Mówi Pan. Czas powrócić do Tak Mówi Pan. I to rzecz, którą mi nurtuje od jakiegoś czasu i chciałbym, żeby Duch Święty pomógł mi ogłosić to kazanie, bo nie chcę jakichś tam tylko myśli na ten temat podać. Chciałbym, żeby Duch Święty się wyraził, bo Ty się znasz te kwestie, bo wiecie, ja tutaj zawsze mówię i Biblia, kiedy czytamy, może tak zawsze, czytamy Biblię i widzimy różne wersety na temat proroctwa, na przykład, prawda? Przez proroków Bóg wyprowadził Izraela tu, przez proroków Bóg zrobił to i tamto, przez proroka Bóg zachował, przez proroka Bóg wprowadził, i tak dalej, i wersety na temat prorokowania na przykład ciągną się i ciągną. Bóg nie objawi niczego, za czym nie objawi tego, co swoim sługom prorokom. A więc tutaj jest mowa o słowie, które, no, Biblia też mówi, tak mówi Pan, prawda? Innymi słowy, tak mówi Pan. Wiecie, czemu takie ukazanie poruszać? No bo zrozumcie, o co mi chodzi. Zrozumcie, z czym tutaj człowiek się boryka. Jeżeli popatrzymy na jakiegokolwiek człowieka w Biblii, to weźmy, kogo chcemy sobie wybrać jako przykład, czy popatrzymy na Abrahama, czy popatrzymy na Mojżesza. Pamiętajmy, że kiedy na przykład, kiedy Bóg przyszedł do Mojżesza, to Bóg nie powiedział ogólników, Bóg nie powiedział mu tylko ogólnych rzeczy, że tam coś zrobi i tak dalej, ale Bóg powiedział, jakie było słowo, tak mówi Pan dla Mojżesza na przykład. Jakie było to słowo? Przykładowo, Mojżesza Bóg dużo powiedział. Bóg powiedział, że wydział uczyć narodu izraelskiego i tak dalej, ale Bóg powiedział, że powołuje Mojżesza, żeby wyprowadził lud i poszedł do Faraona i konkretne mu rzeczy powiedział, prawda? A więc to słowo, pomimo że tam jest napisane, tak mówi Pan i tak dalej, to rozumiemy, że to nie było słowo ogólne, to nie było słowo jakieś, że o, Bóg, wiecie, no, poziom, Bóg użyje Mojżesza, to wszystko. Nie, to było Bóg użyje Mojżesza, ale do czego Bóg użyje Mojżesza? Mojżesz poszedł do przed dwór Faraona, ale po co tam poszedł? Poszedł tam i sięciał, poszedł do Faraona i gapił się jak sroka w kozie na niego, poszedł do Faraona i wymyśli na poczekaniu, co ma powiedzieć. Nie. Bóg pokazał mu, co ma powiedzieć. Bóg objawił Mojżeszowi, co chce zrobić i to było to słowo, tak co my nazywamy Rema, to słowo konkretne. Tego słowa obawiam się, że jest gdzieś to słowo zatracone. Gdzieś pośród nauk, które mamy, my, ja nie chcę tak tego porównywać, ale duży proroctw, który jest dawanych, odsiewając te proroctwa takie, które są, wiecie, jawnie, wiecie, albo jakieś głupoty, albo fałszywe i tak dalej, ale kiedy przyjrzymy się słowu, to zobaczymy, że Pan Bóg zawsze mówi konkretne rzeczy. Dlatego mnie pasuje, kiedy ja, czasami ludzie robią jakieś seminaria prorockie, jakieś tego typu rzeczy i te seminaria, nie wszystko jest źle, co oni tam robią, ale brakuje mi tego, nie wiem, czy Wam też brakuje,
Może wam zacznie brakować, może wam brakuje, dlatego przyjdziecie to słuchać. Tego słowa tak mówi Pan, bo nie pomogą mi ogólniki, nie pomogą mi częściowe słowa od Pana. Ja potrzebuję i Ty potrzebujesz usłyszeć od Pana, jaki jest, jakie jest prowadzenie, co Bóg ma do powiedzenia, a modlę się tak, żeby Bóg każdemu z nas dał. Położy nasze serce modlitwy w duchu, położy nasze serce, no bo czytam to słowo, do głowy serca przychodzi, w ostatecznych czasach wleje ducha na wszelkie ciało, prawda? Na wszelkie ciało rozumiemy ludzi zbawionych, prawda? Nie na ciało, nie wiecie, na nikogo innego, jak tylko ludzi i na zbawionych, prawda? Na wszelkie ciało, w sensie jest, że i jest napisane, później to wyjaśnione, i na młodych, i na starszych, i ci będą mieli sny, i ci będą mieli wizję. Więc jest to biblijne, domagać się przed Panem słowa, tak mówi Pan. No bo inne słowo, co nam daje. I ja nie chcę tak tego porównywać, ale ja czasami te niektóre proste, nie wszystkie są złe, ale niektóre proste ludzie wygłaszają i ono, te proroctwa brzmią jakby, trochę jakby jak horoskop, prawda? Tylko nie zrozumcie mnie źle. Horoskop, każdy sobie dopasowuje, co ten horoskop może znaczyć. I niejako, jeśli nie ma słowa, tak mówi Pan, zrób to i to, albo tak i tak będzie, tak i tak powinieneś zrobić, że wtedy będzie działać, to ja wtedy nie mam co zrobić, prawda? To ja wtedy nie mam prowadzenia. No i o Mojżesz, popatrzmy na przykład Mojżesza, skoro go wzięliśmy jako przykład. Mojżesz byłby trochę w dziwnej sytuacji, gdyby Pan Bóg do niego nie przemówił i Pan Bóg mu nic nie pokazał i on później go, wiecie, wysyła do tego Faraona i, no i Mojżesz nie wiedziałby co powiedzieć nawet. Jakie to była głupota. I tak samo dla nas, co nam z ogólnych słów. Oczywiście zawsze stoimy na Biblii, to jest pierwsza rzecz. Na tym sobie to jest powiedziane i wiecie, cytujemy przed Panem o prowadzeniu, prawda? Bóg nie zrobi niczego, nie pokaże swojej siły proroka, że w ostatecznych czasach Bóg te proroctwo, te sny, te wizje, to wszystko, sny, wizje rozumiemy w Duchu Świętym, które pełną funkcję proroctwa, które coś pokażą, które coś objawią, które pokażą jakieś tajemnice, które pokażą ludziom, nie wiem, jak zrobić finanse, które pokażą ludziom, że szukają uzdrowienia, uwolnienia, jak jest rzeczy, jakkolwiek Duch Święty będzie działał, musi być to słowo i wtedy o to jest, tak mówi Pan. I ja rzucę każdy z was, który tu się nie zgadza z takim słowem, tak mówi Pan, bo ja trochę słucham tych takich niby proroków, ale oni są dla mnie tacy, że nie robią jakichś konkretnych proroctw, tylko te proroctwa są zawsze takie dziwne. Ja powiem wam, kiedy, no bo na czym mam się opierać, kiedy mówię, głoszę wam dzisiaj słowo, jeśli nie słowo. Zgodzicie się, to słowo jest zawsze, jak ktoś naucza inaczej, jest w błędzie, to słowo jest zawsze tym odniesieniem, tym odnośnikiem. I ja nie widzę, ani w Starym, ani w Nowym Testamencie, żeby ludzie mieli takie zamydlone, pod wszystko podpasowane proroctwa. Proroctwa, przejrzyli przykłady tych proroctw, które były wydane. Boga, który pokazuje na przykład, że coś będzie robił. Zawsze Bóg pokazywał konkrety, bo jeżeli ja albo ty nie mamy konkretów, to my nie wiemy, gdzie idziemy. To my nie wiemy, co mamy zrobić. Zgodzimy się? Więc potrzeba jest, sam tytuł tego kazania jest, żeby powrócić do tego myślenia. Daj mi Panie słowo Rema, daj mi słowo, tak mówi Pan, do mojej konkretnej sytuacji, bo Ty znasz początek tej drogi, znasz koniec. Ty znasz, co jest mi potrzebne, żeby osiągnąć sukces. A Bóg, pamiętacie, Biblia mówi, Pan mnie prowadzi drogą, żeby mnie poprosperować, prawda? Pan Bóg mnie prowadzi drogą tam, gdzie nie ma prosperowania, tam, gdzie jest pustynia, tam, gdzie nie ma odpowiedzi, tam, gdzie trzeba nie wiadomo ile czekać. Bóg mnie prowadzi po drodze prostej. Po drodze prostej, ale po drodze, która będzie prosperowała mnie. Jak ktoś się z tym też nie zgadza, musi się zmagać z Biblią, musi się zmagać z Biblią widocznie. Ale powiem wam, kiedy studiuję, no bo
gdybym miał przeprowadzić seminarium na temat proroctwa, albo ty, albo ktokolwiek inny, to na czym ja się opieram? Opieram się na czyichś doświadczeniach, tylko czy opieram się na Słowie Bożym i obserwuję Stary Testament. Czemu, jeżeli ktoś się by się mi zgadzał, to czemu Pan Bóg na przykład czy w Starym, czy w Nowym Testamencie mógł przemówić konkretne rzeczy? Czemu my mamy, z jakich my czasach żyjemy, że Pan Bóg ma, musi mówić przez jakieś dziwne rzeczy, które nikt nie rozumie, które mi nic nie dają, które nie mówią do mnie konkretnie, to mówią ogólnikami, że nie ma żadnego prowadzenia. Co mi to dobrego daje? Czemu Pan Bóg może do Mojżesza podejść i pokazać Mojżeszowi w ten czy inny sposób, że tak i tak i tak, powołuje się do tego, masz wyprowadzić, zauważcie, jest w tych rzeczach, które Bóg mu powiedział, jest konkretna rzecz, rozumiemy? Słowo w stylu, tak mówi Pan, mówi mi konkretną rzecz, nie mówi mi to w sposób jakiś, jakby to nazwać, taki mistyczny, ezoteryczny, jakiś tam taki zamglony, że ja, no i ktoś mi na pewno prorokuje, ale ja tak pytam, ale o co tutaj w tym chodzi, bo ja potrzebuję konkretnego prowadzenia. I to jest również zawołanie do każdego wierzącego, żołkowca, charyzmatyka, abyśmy ciśnęli do Pana o to słowo, ciśnęli, bo jedno słowo od Pana zmieni wszystko. Jedno, Bóg powiedział Mojżeszowi, Mojżesz gdzieś tam sobie chodził, tak to można zobrazować, jeśli weźmie Mojżesza, możecie sobie wziąć każdego innego i zobaczcie podobną zasadę. Mojżesz sobie chodzi gdzieś tam bez celu, Mojżesz zwiewał tam z tego Egiptu, Mojżesz sobie trochę kluczył, za bardzo wtedy, jak obserwuję w pewnym momencie Mojżesza, to my nie widzimy, że on jakiś ma tam cel, ale w pewnym momencie, kiedy ten północny krzew przychodzi, pamiętamy? Tam nagle Bóg na niego czekał, żeby coś mu pokazać. I to było słowo rema, to nie było słowo ogólne. Mojżesz powołuje ci, nie powiem ci do czego, nie powiem co zrobię. Będziesz chodził w mgle, będziesz chodził w ala horoskopie, będziesz się dopasowywał. Co tego? Nie. Mojżesz miał konkretne rzeczy. Jakie miał konkretne rzeczy? Oto ci powołuje, pierwsza rzecz. Druga, co? Widziałem ucisk mojego narodu. Trzecia, co? Na tym Bóg skończył. Co by to Mojżeszowi dało? No fajnie, powołuje cię i widział ucisk mojego narodu. Powiedział, że użyjecie w wyprowadzeniu czego? Mojego ludu z Egiptu. O, jakie piękne słowo rema, prawda? Jest cel, wszystko wiem, nie jest to zamydlone, nie jest to, no, programy też się pociprokowali, o co tu chodzi w dalszym ciągu nie rozumiem. Powróćmy w naszych modlitwach do słowa, żeby Bóg nam dał, tak mówi Pan. I mówię, Panie, Ty mówiłeś do Mojżesza, Ty mówisz do Eliasza, zobacz jakiegokolwiek męża Bożego. Tam nie było tylko, no dobra, ja chodzę w wierze, ja robię to, ja robię tamto, ale każdy z tych mężów słyszał ten głos. Jeżeli my z kościołów dzisiaj żyłkowych charyzmatycznych wyeliminujemy, że Bóg do nas mówi, że Bóg nam daje konkretne prowadzenie, to jak wyglądamy? Ile osób wiedziało, że taka sytuacja będzie? Może problem jest, że nie naciskamy do Pana, pokaż nam, tak mówi Pan, pokaż nam, co będzie w tym roku, na co mamy zwrócić uwagę, pokaż nam, co w służbie zrobić, żeby poprosperować, pokaż nam, czego nam brakuje jeszcze, żebyśmy mogli dojść do tego rzeczy, pokaż nam odnośnie naszych rodzin, pokaż nam to, tamto. I Bóg przemówi, tylko my musimy właściwie zrozumieć rzeczy. Jeżeli nas proroctwo nie interesuje, żeby Duch się do nas mówi, nas nie interesuje, no to w jakim jesteśmy miejscu? Nie wystarczy chodzić do budynku, nie wystarczy pośpiewać piosenkę, nie wystarczy nic. Potrzeba jest tego słowa rema. To jest moja modlitwa, aby Duch Święty dotknął każdego z nas. Modlę się, żeby Panie, tak mówi Pan, powróciło do kościołów, powróciło do kościołów charyzmatów, powróciło do, żeby wierzący zaczęli się modlić konkretnie, żeby wierzący się modlili ogólnie. Panie, ogólnie mi pokaż, tak mi nakreś, żeby mniej więcej. Nie, pokaż mi wprost, jak krowy na granicy, żebym ja mógł wiedzieć, co mam robić i ja wtedy Ci oddaję przez to. Amen. Módlmy się. Niech tu się to dotknie każdego zboru, każdego wierzącego, charyzmatyka, który jest od Boga i poruszy te rzeczy i daj im to.